Eluwinka, kochani. Jesteśmy z Krzychem na miejscówce. Właśnie zrobiliśmy pierwsze badania. No ja to akurat dzisiaj nie męczyłem na misce, tylko to, co miałem odpłukać, wrzuciłem na płucznie. No i ciach. Nie wiem, czy będzie dobrze widać. Widać. To moje pierwsze dwie złocinki dzisiaj. No to dobra. Mi się już to podoba. Idę kopać dalej. Pękło pierwsze wiaderko. Tutaj już sobie drugie nakopałem. Woda zdążyła to fajnie odpłukać, także pokażę wam to moje złote zbiegowisko. Trochę mniejszych, trochę większych. Jest bardzo fajnie. Przeszlibyśmy się do Krzyśka. No niestety jemu jeszcze nie udało się trafić tego samego, co mi się udało. Ale kwestia czasu. No i puściłem drugie wiadro, to które wam pokazywałem. I wygląda to tak. Całkiem fajnie. Teraz wyczyszczę gumę. No i zacznę od nowa płukanko, żeby mieć pewność, że dalej coś wychodzi. Muszę wam to pokazać. Zaczął mi się taki piaszczysty materiał. Tak jak się domyślałem, spadła w nim ilość złocin, które wychodzą, ale... Ale. Spadła ilość. Ale wychodzą większe. Także jest bardzo fajnie. Oto, teraz wam tą blachę pokażę. Ja, że nie ma co, trzeba kopać dalej. Pękł kolejny pojemnik. Tym razem brałem z innego miejsca, żeby zobaczyć, czy tam będzie coś ciekawego wychodziło. No niestety nie. Wcale się tutaj jakoś tak nie polepszyło, chociaż wcale nie jest źle. Także wróciłem do starego dołka. Wykopałem sobie kolejne wiaderko i powrzucam. Dobra, do zobaczyska za chwilę. No i przeklepałem kolejne wiadro. Niestety nie pojawiło się tutaj tego zbyt dużo. No, za to są ładne. No to dobra, ja się wezmę za odpłukanie tego na miejsce, żeby wam pokazać, co tutaj wyskoczyło.